Za piłkarzami Łódzkiego Klubu Sportowego pierwszy tego lata sparing wygrana 1-0 z Resowią. Z nami trener Kazimierz Mostral. Panie trenerze, na gorąco pierwsze przemyślenia po tym meczu? No cóż, na gorąco na pewno zwycięstwo cieszy, bo w każdym meczu gra się o zwycięstwo. Cieszy też na pewno zero z tyłu. To ważny czynnik. Natomiast jeśli chodzi o grę, no to było różnie i były lepsze i gorsze momenty. Wydaje mi się, że z przebiegu spotkania gdzieś tam taką przewagę nawet minimalną może miała Resowia, ale to trochę wynikało też jakby z naszej taktyki. Natomiast na pewno moim zdaniem lepsze sytuacje z gry stworzyliśmy sobie my i powinniśmy je wykorzystać. Resowia miała jedną groźną sytuację po naszym ewidentnym błędzie, gdzieś tam mogli zdobyć bramkę, ale tak jak mówię, my tych bramek mogliśmy i powinniśmy strzelić przynajmniej dwie jeszcze. Sparingi mają to do siebie, że nie wynik jest najważniejszy, a realizacja założeń taktycznych, przećwiczenie różnych planów, strategii. Jakie dzisiaj były cele taktyczne na to spotkanie? Tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj ta realizacja raz była lepsza, raz gorsza, ale my dopiero jesteśmy w zasadzie tydzień w treningu takim, gdzie uczymy się tego, jak chcemy grać. Grały dwie różne jedenastki po 45 minut. Szukamy w tych sparingach, tych pierwszych przede wszystkim, tego optymalnego rozwiązania, optymalnego składu. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że to powinno procentować, bo to, o czym mówimy i robimy na treningach, to może weryfikować tylko boisko i sparing albo mecz ligowy i wtedy zawodnicy też gdzieś tam sami widzą i nabierają doświadczenia, jak mają się zachowywać. Zobaczyliśmy dzisiaj na boisku trzech nowych zawodników i jednego zawodnika testowanego. Co możemy powiedzieć o ich występie? Nie chciałbym indywidualnie gdzieś tutaj wystawiać jakichś cenzurek, szczególnie po pierwszym sparingu, po tym tygodniu pracy, bo to nie ma, myślę, tutaj ani dramatu, ani jakichś zachwytów wielkich. Robią swoje i myślę, że każdy gdzieś tam popełnia błędy małe czy większe, ale to, jak to znane powiedzenie mówi, nie robi błędów ten, kto nic nie robi. Jeżeli chodzi o sobotę, zmiana planów, z dwóch zaplanowanych sparingów odbędzie się tylko jeden. Czy znowu zobaczymy podzieloną drużynę dwa razy 45 minut w tym układzie? No tak, mieliśmy informację, że to, znaczy tak byliśmy przygotowani, że zagramy dwa sparingi, natomiast w ostatniej chwili dotarła do nas informacja, że jednak to będzie jeden, więc będziemy normalnie trenować i grać na dwa składy jeszcze w tym kolejnym sparingu ze Stalą Rzeszów. Zanim sparing ze Stalą, kolejne dwa dni do spokojnego treningu. Jaki plan na te dwie doby? No tak jak mówię, przede wszystkim jesteśmy tutaj na obozie i skupiamy się na pracy, na treningach. Sparingi są ważne, ale to traktujemy też jako jednostkę treningową i dalej będziemy szlifować tutaj i naszą taktykę, to jak, w jaki sposób chcemy bronić, w jaki sposób chcemy atakować. Nad tym na pewno będziemy się skupiać, ale także nad przygotowaniem gdzieś tam takim ogólnym zawodników. Dwa dni po dwie jednostki treningowe, czy coś będziecie tutaj zmieniać, jeżeli chodzi o to? Nie, dzisiaj po południu normalnie też trenujemy po sparingu. Jutro trenujemy dwa razy, w piątek dwa razy i w sobotę też sparing i po południu jakiś trening. Może będzie to lżejszy trochę trening popołudniowy, ale niedziela będzie takim dniem, gdzie na pewno będzie regeneracja i trochę odpoczynku. Dla pana trenera to był pierwszy mecz po powrocie do UKS-u. Był lekki, dodatkowy, dreszczyk emocji z tym związany? Nie, no każdy mecz gdzieś tam musi budzić lekkie emocje. Nawet sparing. To samo powiedziałem do zawodników przed rozpoczęciem tego sparingu. Jeśli ktoś czuje się zupełnie na luzie przed takim sparingiem, to źle, bo te emocje, ten stresik gdzieś tam delikatny zawsze powinien być. To taki pozytywny stres, który napędza nas gdzieś tam do lepszej pracy, do większego wysiłku. Tyle. Kazimierz Mostral. Przypominamy, ŁKS wygrywa w Woli Chorzelowskiej z Resowią 1-0 i od zwycięstwa zaczyna okres przygotowawczy przed sezonem 22-23. Dziękuję.